Ulica Cicha w Szczakowej wcale nie jest taka cicha. Z prośbą o interwencję zgłosiła się do nas mieszkanka dzielnicy Szczakowa, wyrażając głębokie zaniepokojenie i apelując o wsparcie w rozwiązaniu problemów, z jakimi borykają się na co dzień mieszkańcy ulicy Cichej. Mieszkańcy dzielnicy, którzy mieszkają przy ulicy Cichej, skarżą się na notoryczne libacje alkoholowe i przypadki agresji i zaczepiania przechodniów. Szczególnie niepokojącym miejscem jest znajdujący się tam opuszczony budynek, który stał się miejscem schadzek. Mieszkańcy dzielnicy muszą przechodzić obok wspomnianego pustostanu, chcąc dostać się do własnych domostw. W wywiadzie mieszkanka wspomina o zdarzeniach naprawdę napawających strachem. Za moimi plecami jest straszny bałagan, który trwa bez przerwy, non-stop. W miejscu tym, jak widać, oprócz śmieci znajdują się mieszkańcy, nie wiem, czy Szczakowej, czy innych dzielnic, którzy notorycznie nam tutaj uprzykrzają tym bałaganem, ale nie tylko bałaganem. Jest to też miejsce bardzo niebezpieczne, w którym dochodzi do wielu różnych dziwnych rzeczy, ognia, podpalenia. Ostatnio dzieci tutaj zostały zaatakowane, ktoś ich gonił i to jest główny problem. Dodatkowo problemy z czystością i porządkiem w dzielnicy są coraz bardziej widoczne. Rozrzucone śmieci i szkło na drogach utrudniają przejazd i stanowią zagrożenie. Lokalni mieszkańcy opisują sytuację jako nieznośną, zwracając uwagę na to, jak wygląda sam wjazd z ulicy Jagiellońskiej we wspomnianą Cichą. Wszędzie rozrzucone są szklane butelki po napojach alkoholowych i tym podobne. Młodzież bardziej tutaj przy tym budynku. W lasku to są raczej właśnie takie osoby bezdomne, które latem śpią w tych krzakach. Mieszkańcy wystosowali pismo w tej sprawie, jednak odpowiedź nijak się ma do ich potrzeb i oczekiwań. Była zgłaszana sytuacja do władz. Niestety problem trwa dalej. Zamiast realnej pomocy mieszkańcy otrzymali tylko listę przechwałek, jak to dobrze miasto o Szczakową dba. Niestety taka odpowiedź władz miasta na te problemy jest według mieszkańców niewystarczająca i po prostu niezgodna z prawdą. Odpowiedź była kilka miesięcy temu, że Szczakowa tak samo jest zadbaną dzielnicą jak wszystkie pozostałe. Czytamy w niej m.in., że Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych na bieżąco porządkuje przekazane do otrzymania tereny gminne na obszarze całego miasta, w tym także dzielnicy Szczakowa. A Straż Miejska informuje, że wskazany rejon jest objęty kontrolami prewencyjnymi. Właściciele lokalnych firm również sygnalizują problem. Wielu klientów obawia się odwiedzać dzielnicę po zmroku, co wpływa negatywnie na lokalny biznes. Spotkałem się z taką informacją, że ludzie boją się pojawić w Szczakowej. Zwłaszcza teraz zimą, bo już o 16 jest ciemno, więc naprawdę czy od dworca wysiadają, czy od drugiego przystanku przy Delikatesach, wszędzie jest brud. Mieszkanka proponuje możliwe rozwiązania problemu, jakim może być wyburzenie wspomnianych pustostanów oraz usunięcie krzaków, z których tak chętnie bezdomni korzystają. Zagospodarowanie przede wszystkim tego terenu, usunięcie budynku pustego, który niczego dobrego nie wnosi, usunięcie budynku i wycięcie krzaków, które tutaj same zachęcają do tego, żeby coś porobić, co wymaga ukrycia. Obok wspomnianej Cichej znajduje się ośrodek interwencji kryzysowej, co dodaje całej sprawie trochę ironii. Apel mieszkańców Szczakowej jest wyraźny. Liczą na to, że ktoś zajmie się problemem przesiadujących tam bezdomnych i młodzieży, która urządza sobie tam libacje, zanim sytuacja się pogorszy. Zaśmiecanie tego terenu to jedna sprawa, ale agresywne zachowanie stanowi prawdziwe zagrożenie. Mieszkańcy obawiają się o swoje dzieci, boją się wyjść wieczorami na spacer czy do sklepu. Nasza rozmówczyni wspomina o przypadkach zaczepiania. Jeśli miasto nie zabezpieczy odpowiednio tych pustostanów, czy nie zajmie się znajdującymi obok krzakami, niestety kiedyś może dojść do prawdziwej tragedii. Rodzi się tylko pytanie, kto za nią odpowie.